Witaj w kolejnej lekcji. Pod tytułem Jak mam to już opanowane, to co dalej. No właściwie musisz przyznać, że po tym, co mówiliśmy przez ostatnie kilka lekcji, yy, powiedzieliśmy sobie naprawdę bardzo dużo i bardzo, yy, według mnie jest to bardzo skompresowane i bardzo yy, owocne podejście do. Do grania na gitarze. Naprawdę bardzo owocne podejście do grania na gitarze, jeszcze raz to powtórzę, ponieważ w każdej z tych lekcji, ostatnich trzech lekcji, trzech lekcji i tych jeszcze wcześniejszych w tym module, powiedzieliśmy sobie o dokładnym, bardzo ścisłym zastosowaniu nauczonej się wcześniej y, teorii, prawda? Bo powiedzieliśmy i o artykulacji, i o akordach, i o interwałach, i o wyszukiwaniu akordów, i w, wyszukiwaniu arpeggio, bo to co powiedzieliśmy sobie, wyszukiwanie arpeggia na, na drugiej strunie i pierwszej to oczywiście dotyczy też pozostałych strun, a możemy zrobić jeszcze inaczej, że wyszukiwać arpeggia na przykład za pomocą string skipping arpeggia czterodźwiękowe czy, czy też pięciodźwiękowe, naprawdę to jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy jeszcze do ogarnięcia wiem, że możesz powiedzieć, że to jest troszeczkę za dużo ale skupiając się tylko na tym, co powiedzieliśmy, nie rozwijając już tego tematu, cofnąć się do tych, do tych lekcji, o których mówiliśmy, to można bardzo dużo osiągnąć. No Tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, że zapisać sobie na karteczce ten układ palców, który powstał. I wtedy chociażby już masz na strunie pierwszej i drugiej arpeggia i akordy, które są schematy zapisane. Dobra, niech będzie, chociaż to nie będzie jaki, jakiś początek do, do tworzenia, jakiś taki, można powiedzieć, wyjściowy. Wyjściowa baza akordów, wyjściowa baza różnych takich trików, bo możemy te arpeggia, co znaleźliśmy, możemy zagrać właśnie tappingiem, możemy zagrać slajdem, możemy dostosować do różnych tych innych technik artykulacji, możemy rozciągnąć na większej odległości strun, bo jeżeli znaleźliśmy dźwięk C na, na ósmym progu, to możemy dźwięk E znaleźć jeszcze na innym, i jeszcze na innym, i zagrać tylko tappingiem, albo znaleźć te trzy dźwięki na jednej strunie, prawda? Świetna, naprawdę świetna to jest zabawa. Ale co dalej? Tak naprawdę, dalej to już tylko zostaje. Zostają różne style muzyczne, które w zależności od tego, jaki ty lubisz, to. Możesz rozwijać, możesz tworzyć w danym stylu muzycznym. O nich sobie jeszcze powiemy w następnym module. Ale droga właściwie już jest, już jest otwarta, bo jeżeli znasz schemat, w jaki sposób masz działać dzień po dniu, to dostosowując się do tego schematu, o którym sobie powiedzieliśmy, możesz naprawdę stworzyć niesamowite rzeczy. Bo tylko idziemy według schematu, idziemy dzień po dniu, ćwiczymy i zarówno według. Będą świetne efekty, jeżeli to będzie codziennie grane. Będą świetne efekty umiejętności, będą świetne efekty w wyszukiwaniu różnych, różnych zagrywek, różnych, różnych um, um, motywów, które właściwie czasem nawet się przez przypadek znajdzie. Um, plus, jeżeli będzie się jeszcze przyspieszało te za, zagrywki, prawda? Zagraliśmy tu dy tu tu przyspieszymy to dwa razy, to już w ogóle jest to jest już w ogóle niesamowite brzmienie, tylko teraz trzeba wyćwiczyć Odpowiednią prędkość grania tych motywów. No i ja bym powiedział tylko jeszcze tyle: rozwijaj się y, na zasadzie takiej, że słuchać innych wykonawców, słuchać innych kapel, analizować inne zespoły, jak one grają, w jaki sposób one y, używają rytmów, o których sobie też mówiliśmy, prawda? Tym, 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 czy oni ciężko grają? Jak wyglądają breakdowny w różnych, w różnych zespołach, jak wyglądają solówki, jaki jest akord grany podczas, gdy jeden gitarzysta gra solówkę, jakie jaki akordy gra druga gitara. Czy on na przykład gra gęsto te akordy, czy po prostu gra akordy wypuszczone, duże, wybrzmiewające, w którym momencie jest solówka, czy solówka jest na, na początku utworu, na końcu, w środku, przez cały utwór, albo kilka jest solówek. Takie analizowanie um, utworów, Teraz powinno Cię interesować. Wiadomo, że raz sobie słuchamy po prostu dla fanu, bo jest fajnie, a innym razem nawet w ramach harmonogramu ćwiczeń posłuchać sobie, jakąś kapelę wybrać i przeanalizować sobie jakiś wybrany utwór, w którym momencie oni grają surówkę, jak, jak właśnie akord wygląda, akordy wyglądają podczas grania surówki, jakie tam są wartości rytmiczne, czy dużo grane, czy gęsto grane jest, jakie są rytmy? Podsłuchać sobie, jakie tam grają rytmy. Trr, tr, czy tydy, tym tydy, tym, ty, 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 ty. chociażby coś takiego. Te wszystkie takie y, rzeczy można znaleźć. Oczywiście można y, tworzyć samemu, ale bardzo fajnie jest właśnie też podpatrzeć, jak inne kapele tworzą. Y, o technikach gry y, sobie powiemy w następnym module. A Twoim zadaniem byłoby po prostu wypłynąć na szerokie wody muzyki. W zasadzie już podstawy do tego masz, żeby, żeby móc popłynąć, wypłynąć na głębie i wiosłować swoją gitarą na materacu, na materacu y, napompowanym ze swoich umiejętności. O, i więcej umiejętności, bardzo fajne porównanie, i więcej umiejętności, tym lepiej się ten materac utrzymuje na, na, na wodzie. No gitara trochę zmoknie, prawda, ale jeżeli mamy małe umiejętności, to, to jest sflaczały i pójdziemy na dno, bo właściwie nie możemy się za, za, za daleko posunąć. Nie możemy zagrać e, biesiadnych, czy rockowych, czy e, death metalowych utworów, bo nie mamy umiejętności, nie mamy tych, tych podstaw, które musimy mieć, żeby, e, żeby je swoją drogą zagrać cudzy utwór, a druga sprawa jeszcze trudniejsza, żeby zagrać swój własny. Musimy mieć te umiejętności, żeby to zagrać. Dobra. Przeanalizuj jeszcze raz te wszystkie lekcje, koniecznie, bezwzględnie, koniecznie. Mi się wydaje, że to jest chyba najważniejszy moduł w tym, yy, w tym kursie, właśnie ten, o którym sobie teraz, teraz mówimy, ten moduł. Pozostałe też są oczywiście ważne, bo są podstawy. Przeanalizuj sobie jeszcze raz i widzimy się w następnej lekcji. Trzymaj się, cześć.